Hej, witam wszystkich, z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Elden Ring, poradnik dla początkujących i nie tylko. W tym odcinku myślę, że już pójdziemy sobie tutaj głównie na tą właśnie ścieżkę właściwą. Jak tutaj przejść dalej, bo tutaj na pewno, jak widzicie, na górze jest już pewien troll, który na nas czeka. I też są jakieś palisady i ogólnie no zapowiada się na dość ciężką przeprawę. Ale zanim to zrobimy, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce. Bo jak widzicie, tutaj jeszcze nie byliśmy. Tutaj nie mamy zbadane, nie byliśmy przy tym teleskopie. Jest tutaj ten tajemniczy most, na którym za dnia nikogo nie ma. Ale w nocy, w tej grze, pojawiają się zupełnie inni przeciwnicy, bossowie na dodatek, którzy są specyficzni. Dość trudni moim zdaniem też. Więc na pewno tutaj łatwo nie pójdzie, jeśli o to chodzi. Ale to zaraz, wszystko się... O, patrzcie, nie odblokowałem tutaj tego miejsca łaski. Myślałem, że tutaj to odblokowane. A to nieważne, to sobie odblokujemy. I myślę, że tutaj ta walka może sprawić na pewno wielu z was, którzy dopiero zaczynają, również duże trudności. Ten przeciwnik moim zdaniem jest dużo bardziej trudny niż ten strażnik drzewa, którego pokonaliśmy w ostatnim odcinku. Więc zanim na niego pójdziemy, pozwiedzam jeszcze tutaj te rejony. Bo tutaj pamiętam, że chyba była jakaś ala mini wioska, coś takiego, tych właśnie tych ludzi, z którymi teraz walczę na tych koniach. Więc sobie tam wejdziemy, tam żadnego bossa nie będzie, ale możliwe, że będą jakieś przydatne przedmioty. Jest i ta wioska. To jeszcze tutaj sobie tych zabijemy, żeby nas czasem tam nie przeszkadzali. No, żeby nam nie przeszkadzali, jest jeszcze... Oła! Ała, ała. To nam chyba poprzeszkadzali jednak. Dobra, no nic. Oczywiście do posągu Maryjki, nie do miejsca łaski. Będzie bliżej. Jak widzicie, dałem się załatwić prosto. Niepotrzebnie, ale jesteśmy tutaj praktycznie w tym samym miejscu, więc dużo nie straciliśmy. Tych na koniu, no dość dużo biją. Na start są moim zdaniem dość ciężkimi przeciwnikami, ale spróbujemy jeszcze raz, no. Dlaczego by nie? No patrzcie, ale trzeba by ich trafiać jeszcze, no. Dobra. Takie tam wymijanka i pyk. Po jednym, jeszcze drugi, ten na tym koniu. Dobra. Oj, się striggerowało na innym przeciwniku, ja chciałem na tego, dobra. Oj, dobra, i to już jest po tańcu, dobrze. Dobra, tu jeszcze wilki sobie wyszły. Kurczę, ale muszę przyznać, że te wilki tak ładnie wyglądają w tej części, że mi jest ich bardzo szkoda zabijać, no ale niestety trzeba. Trzeba. Oj, sobie przez przypadek mnie schowałem, weź go z powrotem. Chciałbym wiedzieć jak, ale tu naprawdę czasami to sterowanie się mimo tego, że tyle grałem w tą grę, to muszę przyznać, że mam problem na klawiaturze, żeby jeszcze wszystkie kombinacje klawiszy ogarnąć. No nie znam wszystkich, przyznaję się bez bicia, że niektóre tutaj, pewnie nawet niektórych nie mam w ogóle przypisanych. Ale takie uroki grania na klawiaturze, no ja niestety nie jestem padowcem, czy tam konsolowcem bardziej. Aczkolwiek gra na padzie nie sprawia mi po prostu żadnych problemów, ale wygodniej mi jest na klawiaturze. Ludzie mówią, że nie da się grać w solsy na klawiaturze, ale moim zdaniem wszystko się da. Więc jeśli jesteście odważni, to wam pokazuję, jak to robić właśnie. No i tak naprawdę, no powiedzcie sobie sami, czy jest ciężko jak na razie, jak wam się wydaje, bo jestem też ciekawy, jak już tutaj czwarty odcinek już tak naprawdę chyba nagrywamy, też będzie chyba czwarty. Jak wasze wrażenia tak naprawdę, czy ta gra jest rzeczywiście trudna i czy mógłbym coś więcej wytłumaczyć, bo jeśli tak, to ja z chęcią coś ogarnę więcej. Tylko ja już tak dobrze znam te gry, że dla mnie niektóre rzeczy są oczywiste tak naprawdę i zdaję sobie sprawę, że mogę to jakoś jeszcze jakieś problemy, jeśli chodzi o tłumaczenie. Więc jeśli coś jest niejasne, to piszcie w komentarzu, tak jak ostatnio właśnie ktoś mi napisał, żebym tutaj bardziej wytłumaczył sterowanie. Nagrałem właśnie taką wstawkę do odcinka tamtego, trzeciego, mam nadzieję, że właśnie się przydała. Jeśli coś jeszcze będzie niejasne, to ja z chęcią wytłumaczę, bo akurat tak się złożyło, że najbardziej się cieszę właśnie, że ta seria właśnie o Elden Ringu się przyjęła, dlatego że ja jestem trochę tutaj
fanem Dark Soulsów. Uwielbiam po prostu grę, te gry od drugiej części, którą po raz pierwszy grałem. Jak zagrałem w drugą część, to potem od razu zagrałem w pierwszą. I po pierwsze, jak wyszła trzecia, to od razu, i tutaj Elden Ring tak samo, więc ja bardzo lubię tą serię gier, tych Soulsów, Souls-like'ów. Nie miałem okazji co prawda przejść całego Sekiro, bo tam po prostu w połowie miałem zmianę komputera i już potem nie wróciłem, więc myślę, że możemy sobie kiedyś też poradnik do Sekiro na przykład nagrać, która jest uważana za najtrudniejszą grę tego typu. I całkowicie się z tym zgadzam, bo jest cholernie trudna w porównaniu do Elden Ringa, który moim zdaniem może się to dla was wydać dziwne, ale ja miałem niedosyt, że ta gra jest troszkę za łatwa na początku. Patrzcie, ile tych wilków. Nie będziemy oczywiście z nimi walczyć, nie chce mi się tego robić. Weźmiemy tylko skarb i lecimy. Chyba, że będą nas bardzo gonić. Mam nadzieję, że nie. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Aha, tutaj mamy też takiego ludka. Też chyba po raz pierwszy go spotykamy. Jeśli go naciśniemy... No, naciśnij się. Nie mogę go nacisnąć, widzicie, bo już to odkryłem. Jeśli byście nie mieli odkrytej jaskini, to jak go naciśniecie, to on wam oznaczy jedną z jaskinie, którą będzie można zeksplorować. Po prostu oznacza jedną z jaskiń. Takie coś bardzo mi ułatwiło jedną rzecz, dlatego że jednej jaskini bym po prostu na pewno nie znalazł, gdyby nie to. Chociaż i tak tutaj uważam, że dużo rzeczy pomijałem, jak grałem za pierwszym razem, bo tak jak tutaj mówiłem, to jest moje drugie podejście do tej gry. Tak uważam, dobra, tu mamy jakieś tak... to tak skaczesz. Dobra, nie będziemy tutaj na razie iść. Będziemy iść tędy. Bo chciałbym na razie do naszego main huba, tak naprawdę do naszej bezpiecznej strefy się dostać w tym odcinku. Nie wiem, czy to się już uda. Bo to będzie przed pierwszym takim prawdziwym bossem, bo tutaj wszyscy bossowie, co do tej pory walczyliśmy, są to bossowie poboczni. Nie trzeba z nimi walczyć w większości i... A co to za pioruny? One tu były cały czas? Jakieś kwiaty w polu gry, to patrzcie, ja tego wcześniej nie widziałem na przykład. Mi ten element w ogóle uleciał, mimo że tyle czasu gram, nie? Tutaj można naprawdę jakieś ciekawe rzeczy poznajdować. Tutaj jest w ogóle przejście, że można iść do góry. No i na pewno byłoby warto to zrobić, tylko nie wiem czy teraz, bo teraz byśmy chcieli się normalną drogą chyba przedostać. Dobra, tutaj sobie... Ja mam czas często tak, że nawet że jednak trochę czasu minęło, od kiedy ja to gram i sobie będę zwiedzał i będę tracił czas, więc może wróćmy do tego, co najważniejsze, to każdy z własnym zakresie będzie eksplorował. Myślę, że warto jest tą grę eksplorować, naprawdę parę ciekawych smaczków jest. Ale dobra, teraz to, co najważniejsze, to co chciałem wam pokazać, to tak, tutaj mamy takie coś. Nie wiem, czy to pokazywałem, chyba nie. Mamy taki ten, i tutaj opisuje bossa, Godric Złoty, upokorzony, pokonany przez miecz Miqueli na kolanach bogojąco litość. Tutaj nam będzie opisy najczęściej bossów albo jakieś elementy historyczne. Tutaj nam opisuje bossa Godryka, to będzie bodajże drugi główny boss w grze. Mogę powiedzieć, że chyba najłatwiejszy z tych głównych bossów, chociaż... Nie wiem, mi tam troszkę problemów sprawił. Nie było tak, że za pierwszym razem go pokonałem. Dobra, może pójdźmy jeszcze w witalność. Tak jak widzicie, tylko 3 statystyki ja rozwijam. Witalność, wytrzymałość, siła. Chyba, że któryś mój miecz, który mi się podoba, wymaga rozszerzenia czegoś innego. Więc wtedy po prostu biorę coś innego. Aha, mieliśmy się przespać. Jak widzicie tam... Dobra, to może jeszcze wam pokażę, zanim to będzie. Bo tutaj jest bardzo duża zmiana się dzieje. Już wam pokazuję, o co chodzi. O, ktoś nas woła, tylko kto? Pomożesz nam, kolego? Aha, już pamiętam. Już pamiętam, tylko kurczę, który to był. To było zaczarowane drzewo. Kurczę, czy ja teraz je znajdę? Tego NPC-a zaklętego w drzewo. Dobra, wrócę tutaj w następnym odcinku. Muszę sobie to sprawdzić, bo nie pamiętam. Całkowicie o nim zapomniałem. Tu będzie NPC, który jest zakryty w drzewo. Ale nie tutaj chcieliśmy teraz iść. Oto i w ogóle mamy tego żuczka, który będzie miał ciekawe przedmioty dla nas.
Popioły wojny tym razem. Nie wiem, czy o tym mówiłem, że właśnie żuczki czerwone dają nam estus flaski, znaczy też karałatne butelki US, a z białych wylatują popioły wojny. I widzicie, mamy tutaj, nie będę z tymi przeciwnikami walczył, mamy tutaj ten most. I na tym moście są normalni przeciwnicy, prawda? A teraz wam pokażę jedną ciekawostkę. Że jeśli pójdziemy na ten most w nocy, ja sobie sprawdzę później to, bo zapomniałem całkowicie o tym, ale tam był jakiś NPC do pogadania. Dobra. I teraz tak. Idziemy, odpoczywamy do nocy. I zobaczycie, jak się zmieni całkowicie właśnie. Znaczy może nie, że się zmieni wystrój, ale w nocy są inni przeciwnicy. Są takie nietoperze, są takie ślimaki płonące. To jest moim zdaniem najciekawszy motyw, mimo że one nic nie robią. Dobra. No i w ogóle tu mam jeszcze ten teleskop. Nie wiem, czy wam go pokazywałem. Można oglądać ciekawe miejsca. Można się po prostu rozglądać jakby z góry po mapie. Da się teleskopy. No i właśnie możemy oglądać jakieś miejsca. Czy jest to przydatne? Nie wiem. No w sumie można sobie jakieś ładne... jakieś ładne zdjętka porobić, screeny. Ale nie wiem. Ja nie uważam, żeby to było jakieś potrzebne, taki bardziej... kosmetyczny element. Dobra, tych teraz zabijemy, żeby nam nie przeszkadzali po prostu bardziej. Bo tutaj bardzo bym chciał... O, widzicie już go? Widzicie tego wariata? No, to powiem wam, że z nim będziemy walczyć. Jest on dość ciężki, jest też ten na koniu. Podstawowy sposób na walkę z nim jest taki, że trzeba zejść z tego mostu, dlatego że z tego mostu bardzo łatwo spaść. I to nam utrudnia walkę strasznie. No, wstawaj. Dobra. Dobra, no to spróbujemy sobie z nim. Mamy 4 butelki szkarłatnych US. Niedużo, znaczy już właściwie to 3, bo jedną zużyłem. Dobra. I teraz się bawimy. Nie wiem, czy na niego można przyzwać wilki. Chyba nie. O, patrzcie, jaki zrobił skok od razu na start. Tutaj ważne jest, żeby właśnie, tak jak mówię, z tego mostu, na tym moście uważać. Dobra. Na tym moście uważać, bo na tym moście naprawdę z nim jest ciężko. I trzeba manewrować pomiędzy lewym a prawym przyciskiem myszy, bo na prawym przyciskiem myszy jest atak z lewej strony, a na lewej z lewej strony, czy coś takiego. Dobra. Warto też atakować jego, chociaż to nie jest wcale takie proste, żeby atakować jego, a nie tego konia. Bo jak zabijemy konia, to on po pewnym czasie na niego i tak wejdzie, więc... no. No i ten atak jest ciężki. Dobra. Ładnie zeszło. Konia oczywiście też można bić, no jak mu zbijemy konia, to wtedy będzie... będziemy po prostu na niego... Dobra. To wtedy po prostu będziemy na niego wskakiwać, wskakiwać. Dobra, przyspieszamy. Dobra, nie trafił nas. No bo tak naprawdę bez konia to możemy go cały czas uniki... no tak, odjeżdżać i podjeżdżać do niego. Ała, wow, dobra. O, chodź tu. Dobra, zrzuciliśmy go z konia. Więc teraz powinno być łatwiej, co? No i możemy tak podjeżdżać do niego i go tak pyk, smychać. No i dobra. A i dobra, mamy go. No i tak wyglądała nocna kawaleria. Jeden z bossów, który na pewno może tak również wam sprawić problem. Napierające pchnięcie nam dał popioły wojny i... no nie tak dużo wcale tutaj tych run, ale myślę, że... jest dość ciekawy. Z tych... ich tutaj będzie parę, oni się będą pojawiać tylko w nocy. Jest to jeden z dwóch rodzajów bossów, którzy pojawiają się właśnie tylko nocą. Jeszcze będzie drugi, który będzie się pojawiał przy ogniskach, co najciekawsze, przy tych miejscach łaski. I tamten... ten boss będzie też dość trudny, przynajmniej niektóre jego wersje, bo niektóre będą dość łatwe, niektóre będą trudne. No i dobra, także super, zrobiliśmy go za pierwszym razem. Może nie wyglądał zbyt ciężko, ale uwierzcie mi, jak będziecie grać, sprawi wam na pewno problemów za pierwszym razem. I myślę, że podstawową taką też techniką na te solsy, żeby się nie przejmować, jak się zginie. Jak widzicie, ja gram
ginę nawet głupio jakoś i nie za bardzo się tym przejmuję, bo to jest po prostu no, taka mechanika tej gry. Niekiedy mam nawet tak, że są takie, że w tej części akurat jest prosto, bo można się no, przenosić między no, ogniskami, ale w poprzednich częściach Dark Soulsów, znaczy no to jest jakby osobna gra, ale w Dark Soulsach nie można się było przenosić. Ja po prostu często nawet skakałem w przepaść, żeby szybciej być do ogniska, żeby zginąć, jak nie miałem dużo właśnie tych dusz. Więc tak można robić, ale dobra, patrzcie, mamy tego trolla, on tu zeskoczy. Tutaj mamy przeciwników z kuszami. Jak tutaj to zrobić, żeby było prosto? No można to na pewno na przykład przelecieć tego, żeby nas nie widzieli i po prostu iść dalej i do ogniska, które jest za nami i żeby ich szybko załatwić. No, nam się teraz zaciął. I można ale można też tak manewrować pomiędzy nimi i na spokojnie ich tutaj ciachać. Na trollu się nie skupiamy w ogóle. Troll będzie jako ostatni do załatwienia z tej ekipy, co tutaj nam się pojawiła. Na sam początek bierzemy tych. Tak jak widzicie, my jesteśmy też dość dobrze, jeśli chodzi o poziom tutaj, bo trochę się podekspiliśmy właśnie na tych pobocznych rzeczach. Dlatego myślę, że warto tutaj takie te poboczne rzeczy robić, zanim się tutaj podejdzie. Znaczy no tutaj to jeszcze jak cię mogę. Tutaj to jeszcze jest tak, że się ich jakoś tam pociacha. Weź no się wylecz, kolego. Nie wiem, czy tutaj na jakaś... Tutaj widziałem na przykład, że że ktoś tutaj, pewna osoba jak grała, to na te trolle zawsze stosowała mniej więcej taką taktykę, że próbowała walczyć z nimi dwoma naraz i żeby jeden zabił drugiego. My się nie będziemy tak bawić, bo uważam, że to nie ma aż tak sensu i zresztą teraz mamy jednego, więc nic z tego nie zrobimy. No, warto też... jedyne co wam mogę powiedzieć, że warto na pewno stale go atakować, żeby wytrącić go z równowagi, bo jak atakujecie przeciwnika ciągle w kółko, to jak go zaatakujecie wystarczającą ilość razy, bodajże silnym atakiem, to wytrącicie, spadnie mu całkowicie wytrzymałość, wytrącicie go z równowagi. Więc też jest to warto do zrobienia. Kiedy wytrącicie z równowagi, możecie zejść z konia, pyknąć go właśnie tym backstapem, tylko że z przednim, nie wiem jak się ten atak w sumie nazywa. Albo właśnie go bić lekkimi atakami i też go wykończycie, więc myślę, że tak. Dobra, no i przeszliśmy tutaj pierwszą falę obrony tego terenu. Tak jak widzicie, tutaj przeciwnicy są na nas naszykowani, czegoś strzegą, więc... O, ten sobie zatrąbił prawie, ale przeciwnicy tak nas zauważyli, więc jakby... Co miał zrobić, to zrobił. Oj, 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 oj. Dobra. Ała. Kurde, w głupim momencie, żebym to zginął, bo tu już byliśmy na końcu. Dobra. Powiedzmy, że mogło się to... Nie powinno się to w ogóle zdarzyć, ale no się zdarzyło. Ale się zdarzyło. Dobra, to teraz wam... A tak naprawdę to oczywiście celowo to zrobiłem, to nie było, że ten, tylko chciałem wam pokazać, jak tego można uniknąć, żeby tutaj się z nimi nie bawić. Nie no, żarcik. Przez przypadek zginąłem. No i tutaj już... Wymanewrowani tak naprawdę, więc nie trzeba z nimi walczyć. No tutaj ta walka jest bardzo dużo przeciwników, więc może sprawić problem. Więc jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. Tamci już nas nie powinni chyba gonić. To nas gonią. Gonią nas, biegnie tamten dalej, dobra. A to nic, uciekamy dalej. Tutaj tak jak widzicie, można uciec to na spokojnie. Au, trafił nas jakimś atakiem dystansowym. Ale to sobie z powrotem na konia wlecimy. To jeszcze ktoś? Dobra, tamten troll, jak widzicie, skończyło mu się agro. Resetuje się, te też się już resetują. Jeszcze tego sobie załatwmy. I tego. No i dobra. No i mamy nową lokalizację, dostaliśmy złote nasiono i mamy burzowe wzgórze, czyli całkowicie nową część lokacji. Już słyszycie, drą się wilki, co to znaczy, wilki się pojawiają, prawda? No, nie trafiłem silnym atakiem, też tak można. Dobra, wilki no na szczęście na hita padają. Więc nieźle. Dobra. Szybko znajdujemy ognisko jakieś jest. Ja to na to mówię ognisko, wiem, że to się nazywa miejsce łaski, ale no naprawdę ciężko się odzwyczaić
po tylu solstach to się grało, żeby tych nazw się oduczyć. Więc miejsce łaski, AK ognisko, jesteśmy i możemy sobie ulepszyć ładunki butelki, czyli mamy teraz 5 butelek szkarłatnych łez, z tych właśnie nasion się to ulepsza. Te nasiona można spotkać najczęściej właśnie przy tych takich małych złotych drzewach, jak to było tutaj w tym przypadku, albo przy tych wielkich złotych drzewach, do nich też będziemy podchodzić i tam głównie po pokonaniu bossów będziemy właśnie... O, to ja wolę w siłę jeden punkcik dać i tam właśnie się zdobywa te ulepszenia. Dobra, tyle. No i tutaj będziemy mieli NPC-a kolejnego. Nie pamiętam, który to był, ale się pewnie zaraz dowiemy. Będziemy zbierać ekipę. I klucz kamiennego miecza, to też jest dość fajny przedmiot, istotny. Dobra, zobaczmy, co powiesz. Wszyscy zostali postrzywani, bla bla bla. Okej. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie ci przeciwnicy będą postrzywani, czyli że będą im odbierać poszczególne części ciała. Dobra, i dostaliśmy od niej siedzenie bokiem, spoko. Spoko, nic się nie dzieje. Co nam dałaś? Prochy duchowej meduzy. To są jak coś najgorsze prochy, jeśli mam być szczery. Tam dostaliśmy meduzę, która nic nie robi, tylko tankuje obrażenia, jeszcze przytankuje bardzo mało tych obrażeń. Dobra, jak to teraz wygląda? Musielibyśmy zrobić zakrętkę tu i tu już będziemy na tym bossie pierwszym. Tyle, że fajnie by było jeszcze tutaj ten teren przejść. Tutaj mamy bardzo ciekawego przeciwnika. Jest to bodajże coś tam z tyglem, jakiś tam rycerz tygla chyba. Cholernik jest strasznie trudny, moim zdaniem. Ja tutaj na samym początku z nim, przynajmniej dla mnie, mi sprawiał duże trudności. A jeśli chodzi o taktykę z nim, to będzie taktyka polegała głównie na parowaniu jego ataków, które wykonuję. Spróbujemy sobie go zrobić. Nie wiem, czy tam się to uda, ale myślę, że spróbujemy. I tutaj jeszcze wpierw w prawo chciałem pójść, bo pamiętam, że tu coś chyba było wartościowego, o ile się nie mylę. Są te meduski na górze. Jak się tam dostać do tych meduz? Tędy. Dobra. Tutaj na pewno coś było wartościowego, jak są te meduzy. Pamiętam, że tutaj od razu poleciałem za pierwszym razem, jak grałem. I tutaj było warto. To pamiętam, że tu coś było ciekawego. Szukam jeszcze jednych tych popiołów wojny, które będą dla mnie mają tak duże znaczenie. Dobra, jest kamień kowalski. To będą szkieletki, tak? O, ale takie niezasilne te szkielety jak na hita padają. Dobra, niech będzie. I coś tu jeszcze było na pewno. Czy nie, czy to tyle miałem dostać? Kurde. O, może ty coś powiesz? Przyjaciel. Dobra, to może coś pomyliłem, może tu jednak nie było nic wartościowego. Nie, tutaj są te czaszki, czyli złote runy. Patrzcie, tu w ogóle mamy meduzę na czerwono. Jeśli meduza się świeci na niebiesko, to jest przyjazna, jeśli na czerwono, to będzie nas atakować. Aj, rzeczywiście coś z czego. Ale ataki meduz są... O, tak naprawdę, no tyle robią te meduzy. Patrzcie, wszystkie zapaliły na czerwono. Meduzy nic nie robią, no to wiecie, że tak powiem, no. Nic nam nie zrobiły, tak naprawdę większego. A dostaliśmy za to magiczny smar. No i okej, no to spadamy sobie stąd. Dobra, i mamy tutaj te różne rzeczy. Ale obiecałem wam, że pójdziemy troszkę fabularnie do przodu. Więc ruszmy dalej. Chciałbym do tego głównego huba dostrzec dzisiaj. Ale znowu te wilki, na dziś tym nie będziemy zajmować. No, do ogniska chciałem dojść, dzięki. No, miejsce łaski. Dobra. Jedną rzecz chciałem zobaczyć, jakie mamy te popioły wojny? Na tarcze mamy jakieś? Nie mamy jeszcze, okej. Bo na miecz nam dali jakieś takie... Jakieś takie śmieszne rzeczy, na przykład tupnięcie.
No, takie tam. I tak z tego nie będę korzystał, bo wam się od razu przyznaję. Stać nas na levela? Nie. Dobra. To idziemy do przodu w takim razie. Tutaj sobie pozwiedzamy później. Na razie idziemy przed siebie. Tak jak widzicie. No, ci przeciwnicy to nie stanowią żadnego problemu, nawet. Nie stanowią żadnego problemu, zaraz nie zabiję. Hehe, ja tak lubię sobie zawsze powiedzieć. A potem jest problem. No, jeszcze ty. Ach, tylko trzeba cię trafić. Dobra, nice. Także padli. Dostaliśmy jakiś miecz, prosty miecz zaprzysiężonego. No, domyślam się, że nie będzie jakiś super, więc możemy iść dalej. Dobra, bo jak my tutaj mamy sytuację? Ja sobie tutaj zerknę na mapkę u siebie, żeby to zobaczyć. Będzie tutaj jeszcze jedno ciekawe miejsce. W sumie możemy tam wpierw chyba A nie, dobra, poczekajcie, gdzie my jesteśmy? Tutaj. Jesteśmy tutaj, tu będziemy iść tu. Okej, dobra, to już wiem, gdzie chcę iść. Tutaj są te trolle nasze. Dobra, to nie chcemy tu iść na razie. Tutaj sobie pochodzimy, ale na razie no chciałem, tak jak mówiłem, tam fabularnie coś pociągnąć. Tutaj mamy nietoperki. Dobra. Dobra, no idziemy prosto w takim razie. Okej, i tutaj będzie wróżka tych palców. Ja w ogóle dobrze poszedłem, bo mi się wydaje, że nie, że nie. Ale dobra, tak jesteśmy tu, to już wam pokażę tą staruchę. Ona będzie czytać z tych palców właśnie naszych. I będzie nam mówić coś. Och, bądź błogosławiony, tak? Dobra. Takie coś tam. Oj. Tam jak widzicie przejścia nie ma dalej. Tam nie ma co iść. Dobra, i teraz jak się dostać do tego zamku? Bo ja chyba w tą stronę w ogóle poszedłem. O! Nie, ten klawisz. Dobra, tu coś leży, to weźmy sobie to. Kawał mięsa. O, takie. Średnio mi to przydatne do czegokolwiek, ale niech będzie. Dobra, lecą na nas nietoperki, to tam. Nieważne. O, dobra, jesteśmy na dobrej drodze, możemy tego rozwalić. Popiół wojny kolejny. Ktoś do nas strzela, kto tam do nas strzela? A, z balisty już do nas strzelają, patrzcie, zauważyli nas. I tam przeciwnicy mają balistę. I łuki. I co tu zrobić, żeby przez nich przejść? Ja preferuję. Tylko teraz oni nas widzą, oczywiście. Można się na nich zakraść od tyłu i wyeliminować ich. Tak spróbujemy też zrobić. Patrzcie, bo tutaj sobie siedzi. Kurczę, oni nas widzą. Chyba się nie uda, tak jak chciałem to zrobić. Dobra, póki nie strzelają z balisty, to może się uda. O, jeszcze idzie dwóch. Dobra. A spoko, jak ich nawet tak przejdziemy do tego, dostaniemy się do balisty, to luz. To luz, to luz. I patrzcie, ci w ogóle się nie zainteresowali, my przechodzimy do balisty. Pyk, pyk, pyk. Bierzemy tego. I tu mamy tego typa, co strzela z tej balisty, to od razu go załatwimy, żeby nas nie denerwował. Tu mamy jeszcze takiego. No i dobra, padł. No i teraz możemy się też zemścić na pozostałych. Widzicie, jest ich tu trochę, a teraz tak naprawdę od tyłu możemy zaś każdego pozabijać na spokojnie. Tam jeszcze ktoś strzela do nas, nie wiem kto, ale. O, tam jest jakiś, dobra. To zaraz go znajdziemy. Gdzie jesteś? Tam. No i dobra. I tutaj jeszcze mamy paru. Zacznijmy pierwszego.
I został ten sam, co trzyma miecz. No i dobra. No i tyle. Także boczkiem warto było tutaj przejść, żeby się nie trudzić, no bo ta balista zadaje dość spore obrażenia, a jak można wyminąć, to wiadomo, łatwiej wyminąć. I dobra. Jak widzicie, doszliśmy do tego miejsca, gdzie będzie nasz pierwszy prawdziwy boss w grze. Nie pamiętam, kto to będzie, nie pamiętam jego imienia. To nie będzie jeszcze Godryk Strzywaniec, on będzie później. Ale ktoś tu na pewno będzie. Ale czy teraz nie dotrzemy też do naszego bezpiecznego hadu? To jest pytanie. Chyba nie. Co ciekawe. Nie możemy się tam przenieść jeszcze. Nie możemy. Myślałem, że to już teraz będzie można. Może jak odpoczniemy kawałek do rana, czy coś się stanie? A patrzcie, chyba jednak nie. No dobra. Byłem ciekawy, czy już możemy się dostać właśnie do tego naszego hadu, ale jak widać, znaczy hadu, no tam gdzie jest ten mocny przeciw, tam gdzie właśnie jest bezpieczna strefa. Patrzcie, tutaj możemy kogoś przyzwać do pomocy z tym bossem. Jak widzicie, wcześniej nie było takich znaczków przyzwania, co znaczy, że ten boss będzie gorszy. No ale dobra. Najwyższa pora na niego iść. Widać, że jest mocniejszy, bo umie mówić, prawda? On się nazywa Margit. Okej. Dobra, i teraz moja taktyka na walkę z nim. Przeżywamy od razu pieski. Ten boss ma dwie fazy. I moja taktyka na walkę z nim to po prostu nawalamy go ile wlezie. Nawalamy go ile wlezie z naszymi pieskami. No, tylko się akurat zablokowałem w pieskach, ale to nic. Nawalamy go ile tak naprawdę fabryka dała. Niech on się tam skupia na psach. O, i dobra, i teraz jak mamy to, to podchodzimy do niego z przodu i mu dajemy ten atak, który zadaje mu dość duże obrażenia. Dobra, i teraz będzie druga faza. Właśnie, dam teraz ten młot. I teraz trzeba troszkę uważać. Ała, trochę nas przywalił. Ale dobra, dało się zablokować. Dobra. I druga faza to jest tak naprawdę, że trzeba unikać jego ataków, najlepiej unikać ich do prawej. I cały czas blokować, co nie? To jest moim zdaniem taka taktyka podstawowa. Ale widzicie, no tutaj nie blokujemy... Kurczę, jaki agresor. Tutaj nie blokujemy 100% jego ataku, więc też trzeba uważać, bo tutaj on zadaje obrażenie od światła. Dobra. O, patrzcie, zaraz spadnie z areny. Nie, chyba nie może akurat ten boss spaść. Dobra. O, to jest mój ulubiony atak, bo po nim mamy szansę dwa razy zaatakować. Taki z powietrza właśnie. I tak jak wam mówiłem, do prawej unikacie wszystkiego, ewentualnie do lewej, ale do prawej mi się wydaje, że jest łatwiej. O, to nas trochę mocniej zaatakował. Ała, żyjemy jeszcze, dobra. No i dobra, co teraz zrobisz? Jak rzuca z czymkolwiek tymi styletami, to do prawa, idziemy po prostu w prawo i unikamy. Teraz głupio będzie zginąć, co, jak on jest na dwa strzały. A to najgorzej, żeby się właśnie nie podpalić. Ała.
No i patrzcie. Nahita zostawi nas zabił. Najgorzej, ale to się często zdarza. Więc jestem przyzwyczajony. Dobra, ale to nawet dobrze, że nie zabiłem go za pierwszym razem, to będziecie mogli lepiej zobaczyć, jak tutaj z nim zawalczyć, bo tak naprawdę ja dość szybko tutaj przeszedłem przez tą pierwszą fazę i uważam, że tak trzeba robić, dlatego że w drugiej fazie on ma ataki obszarowe i te wieczki łatwo padają. Tego w pierwszej fazie to trzeba zrobić. Czy możemy już w takim razie do tego Hada się udać, głównego naszego, czy dopiero po tym bossie, bo nigdy nie pamiętam, jak tu się dostawało do niego. O, teraz będziemy mogli się dostać, dobra. Forgive me. I've been testing you to see whether or not and whether you were fit to face. It seems my worries were untorrent, had your measure from the very as I merely pretended. There is but one other thing. I can take you to the round. Potwierdzę okrągłego stołu, dokładnie. Dobra, i właśnie się udamy do tej twierdzy. No, i udamy się do tej twierdzy, co będzie naszym takim głównym hadem. Ja to, hubem, przepraszam, ja to tak nazywam. Więc tutaj będzie nasze takie bezpieczne miejsce, gdzie możemy ulepszać broń, ulepszać popływ wojny, ulepszać nasze duchy, rozmawiać z NPC-ami. To jest ta twierdza okrągłego stołu. I zaraz tu przyjdziemy z nimi pogadać. Ale wpierw, żeby wszystko miało sens, pokonajmy tego gościa, co? Jeszcze raz. Załatwmy go. Do tego hubu możemy w każdym momencie tak naprawdę udać naszego. O, go tutaj mamy. Jest tutaj. Tutaj wystarczy się nakierować i będzie. Dobra, ale jeszcze raz na niego. Kurczę, kusi mnie, żeby wypróbować jakiś smar może. Mamy 3 smary aż. Może jakoś większe obrażenia mu zadamy. Spróbujemy na drugą fazę. Ale na razie odpalamy wilki. Jak wchodzicie na arenę, to macie parę sekund, zanim boss zaatakuje w ogóle i możecie właśnie użyć przedmiotu jakiegoś. Takie ataki od góry są bardzo przyjemne zawsze, jak boss atakuje, bo tak naprawdę... Au. Dobra, weźmy, podnieśmy swoje rzeczy. Dobra. Dobra, i atakujemy go jak najszybciej, żeby mu zbić wytrzymałość. Dobra. O, i zbiliśmy mu wytrzymałość, teraz trzeba do niego podejść z przodu i mu zrobić pyk. Dobra, i możemy zaczynać drugą fazę, co? Dobra. To ja też zacznę sobie drugą fazę, też sobie miecz wezmę, wypiję sobie... A i w złym momencie to wypiłem akurat. Dobra, czemu to więcej dodaje? No, tak sobie. O, już nam zabił wszystkie wilki. No dobrze, no to się skupimy bardziej na tej fazie. O, ta pierwsza faza to po prostu jest do... przetrzymania. Dobra, jak widzicie, on ma... Ała. Ała, ała. On ma trochę takie spowolnione ataki, w sensie, że spowalnia ten atak. I na przykład jak leci w powietrzu, to wydaje się, że już uderzy. A jeszcze nie uderzy, tak jak właśnie widzieliście, no i mnie przez to zabił. No, takie rzeczy się zdarzają. Tutaj właśnie trzeba bossa wyczuć najczęściej. Więc spróbujmy jeszcze raz. Niepotrzebnie się też bawiłem chyba z tymi Znaczy, o ile ze smarami, to okej, to niepotrzebnie się leczyłem tą inną butelką życia. Ja mam wrażenie. Dobra. Po takim ataku na pewno możecie parę razy go tam walnąć. O, patrzcie, on teraz tak spowalnia, widzicie? I to jest bardzo irytujące. Przynajmniej dla mnie. A niektóre ataki ma takie szybciutkie. A, patrzcie, w nas celował. Myślałem, że już wilki będzie ładował. Jeszcze rzuca czymś, no. Skubany. Dobra. Okej. Okay. Szybko podchodzimy. Dobra. No i pięknie. No i mamy drugą fazę, to ja też sobie pójdę od razu na drugą fazę. O, patrzcie. Nie, za późno zrobiłem unik, ale nasza tarcza to bardzo dobrze i tak przyjęła. Dobra, jeszcze jeden wilczek. Dobra.
Ej, żyjemy. Dobra, troszkę do tyłu może. Tam go wilk nas ładnie nawala, ale zaraz padnie. Dobra. Trzy. Dobra. I teraz triggerujemy jego atak ten z góry, co? Może się uda striggerować go, żeby to zrobił. Będzie naskok. Dobra, i wtedy robimy przewrót, przez dwa ataki mamy. Ach, patrzcie jak on spowalnia ten atak, no. Dobra. O, i nie uleczyliśmy się. Dobra, teraz się leczymy akurat. Jeszcze raz się leczymy. W tym razie. Dobra, raz, dwa. Ach. Mamy jeszcze jedno leczenie. Dobra, ale teraz go chyba zabijemy. Jest to raz, dwa. Dobra, mamy go. Pięknie. I tak właśnie się przedstawia ten Margit upadł omen. Zdobyliśmy sakwę na talizman. Dostałem z jakiegoś powodu... achievementa za tą walkę. Nie wiem dlaczego. Tyle, że go już pokonywałem. Ale może dlatego, że jak wtedy z nim walczyłem za pierwszym razem, to mi go wilk pokonał. Ostatni atak zadał. Nie wiem. A może dlatego, że grałem na premierę i były jeszcze jakieś zbugowane może te osiągnięcia, nie wiem. W każdym razie tak to wygląda. Szybkie podejście na pierwszą rundę, walimy go najmocniej jak się da tak naprawdę. I dopiero w drugiej fazie tutaj trzeba się skupić. Bo to jest już taki dość ciężki przeciwnik. Więc jak widzicie, po prostu trzeba na drugiej fazie wyczekać ten atak jak robię od góry. Unik do niego. Raz, dwa ciosy, tak wam na sucho jeszcze pokazuję. I będzie okej. Będzie okej. Nie ma co się denerwować, że się przegrywa. To jest normalne w tej grze, więc... Więc tyle. Możemy sobie rozwinąć postać, za to damy w siłę jeden punkt i jeden punkt witalność i jeden punkt wytrzymałość. No, jest git. Dobra. To przenieśmy się w takim razie do naszego hala, tego miejsca bezpiecznego. Do stołu utraconej łaski. I tutaj porozmawiamy sobie z tymi przeciwnikami, NPC-ami, co to są. Dowiemy się trochę fabularnie rzeczy. Mamy na przykład takiego gościa. I o ile się nie mylę, to jest tego pana zapamiętajcie, bo to będzie jeden z ostatnich bossów w grze, z którym będziemy walczyć. Okej, jak widzicie, chłodne powitanie. No, bardzo chłodne powitanie z jego strony. Tutaj coś mamy, ale jest zamknięte, więc też się nic nie dowiemy. Tutaj mamy takiego oto gościa. Tak jest. Trochę to pomijam, żeby to było trochę szybciej, bo nie chcę się też tego tak czytać. Tak, dostrzegamy przewodnictwo łaski oczywiście. Tak, oczywiście chcemy się uczyć inkantacji i on właśnie ma takie czary, taki ognia albo jakichś tam innych czarów z ręki, które się rzuca. Ma leczonko, które jest oczywiście bardzo przyjemne i tak dalej. Dobra. Ale jak wiecie, no nie będziemy grać magiem, więc nie będę tutaj za bardzo nad tym się pochylał. Takie jest moje zdanie. Mamy tutaj jeszcze kogoś takiego. Dialos jakiś. Młodą kobietę imieniem Lania, spotkaliśmy taką. Okej, oczywiście damy ci znać. Okej, dobra. I tutaj mamy, pójdziemy w tą stronę. Tu mamy dość bardzo tajemniczą postać. Tutaj mamy taką panią oto, która jest dość mroczna, można powiedzieć. I właśnie ona chce, żeby nas po prostu objęła. I o ile się nie mylę, jeśli się obejmiemy, to da nam takie coś, że będziemy słabsi. Że nam to odejmie jakieś tam statystyki, ten uścisk, czy coś takiego. Chyba, o ile dobrze pamiętam, no ale w każdym razie damy się uściskać. Błogosławieństwo Baldachimu, właśnie zobaczymy co to robi.
fleeting. Come back to me. I will take you in my arms. Właśnie zobaczymy, co to dawało to błogosławieństwo Baldachimu, bo szczerze nie pamiętam. Ale coś tam, jak patrzyłem sobie właśnie jakieś wiki, że to wiki właśnie Souls-like'ów tego Elden Ringa, to że to wcale nie jest dobry perk. To błogosławieństwo, ale zobaczymy zaraz. Co to było to błogosławieństwo Baldachimu? A nie, patrzcie, zużywa PS, by zwiększyć równowagę. To nie wiem, o co tam chodziło, że to niby jakieś osłabia statystyki. Może tak jest rzeczywiście, ale nie wiem. Dobra, i mamy Kowala. To jest najważniejsza postać, no bo można jego ulepszać broń, prawda? No i patrzcie, mamy popioły wojny, on też wzmacnia. Powielenie popioły wojny, i ogólnie można u niego chyba te popioły wojny ogarniać. Dokładnie tak. Możemy powielać, czyli ulepszać też je. I możemy też wzmacniać oręż, oczywiście. O, to możemy wzmocnić miasto, wzmocnimy. Teraz potrzebujemy normalnego kamienia kowalskiego. Dobra, spoko. I możemy porozmawiać z nim o jego łańcuchach na nogach na przykład. Nothing special. I'm trapped by the hold. I'm dying. Okej. To jest coś jeszcze, możemy z nim pogadać, że jest więźniem. Well, no grudge in my being a prisoner, isn't it? Besides, despite my differences, the weapons get stronger all the sides. It helps me forget. Dobra, dzięki, to tyle. Dobra, i tutaj jak widzicie mamy kolejne przejścia. Nie tutaj, tutaj, ale widzicie jest spowite mgłą. Żeby przez tą mgłę przejść, trzeba używać takich gargulców. I kluczy kamiennego trzeba używać, ale my na razie tego nie chcemy zrobić. Dlatego, z prostego powodu, zaraz mi się po prostu, już widzę, że mamy 46 minut na odcinku, zaraz się odcinek kończy, a tam to sobie przejdziemy już po prostu w następnym odcinku. Będzie tyle na dziś, jeszcze chciałem zobaczyć, czy tutaj z kimś można pogadać. Oczywiście, że można, ale myślę, że to sobie już pogadamy na spokojnie z tymi NPC-ami w następnym odcinku. Dowiem się też, jak tutaj z tym gościem zaklętym w drzewo, które to było drzewo, żeby z nim pogadać. Wrócimy do pójdziemy do tej służki, że tak powiem, która mu uciekła. I zejdziemy sobie też tutaj na dół, co tutaj na dole, jak widzicie, jest dużo plam krwi. Co oznacza, że tu może być jakaś walka, co? I tak też będzie, będzie tam dość ciężki przeciwnik. Co dziwne, bo tu niby bezpieczna przystań, a będzie przeciwnik do walki, tak jak widzicie, nawet tu nie mogę atakować. No, ale to tyle na dzisiaj, dzięki bardzo za ten odcinek. Fajnie, że się nam udało przejść tak daleko. Więc dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!